Posługują się imieniem Boga, by zamknąć serca. Tymi słowami opisał papież postawę zamachowców w Paryżu na marginesie spotkania z rzymską wspólnotą luterańską. Franciszek odwiedził ją w niedzielne popołudnie. Odpowiadał tam na pytania oraz wygłosił improwizowane przemówienie o sądzie ostatecznym. Papież podkreślił, że ważne jest zachowanie postawy służby, bo to ona chroni nas od wznoszenia murów. Przyznał, że kiedy myśli o Chrystusie słudze, prosi Go, aby stał się również sługą jedności, aby pomógł nam iść razem, dodał Ojciec Święty. Dziś modliliśmy się razem, tak, modlić się razem za ubogich, potrzebujących, miłować się wzajemnie, prawdziwie braterską miłością. Ależ Ojcze, powie ktoś, przecież jesteśmy różni, nasze księgi dogmatyczne mówią co innego niż wasze. Jedna z wielkich postaci waszej wspólnoty powiedziała kiedyś, mówił papież, że nadszedł czas pojednanej różnorodności. Módlmy się dzisiaj o tę łaskę, powiedział papież. Franciszek otworzył też dyskusję nad dopuszczaniem do komunii innowierców. Skłoniło go do tego pytanie luteranki, której mąż jest katolikiem i która chciała wiedzieć, co mogą zrobić, by osiągnąć komunię na Wieczerzy Pańskiej. Papież przyznał, że on też pyta teologów, czy współudział w Wieczerzy Pana ma być uwieńczeniem drogi, czy też może pokarmem na wspólną drogę. Jest prawdą, że w pewnym sensie współuczestniczyć oznacza, że nie ma między nami różnic, że mamy tę samą doktrynę. Ale pytam się, czyż nie mamy tego samego chrztu? A jeśli mamy ten sam chrzest, to musimy iść razem. Mówił mi pewien zaprzyjaźniony pastor, ależ my wierzymy, że Pan jest tam obecny. I wy wierzycie, że Pan jest obecny? Gdzie jest różnica? W wyjaśnieniach, w interpretacji. Życie jest większe niż wyjaśnienia i interpretacje. Zawsze odnoście się do chrztu. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan, jak mówił Paweł. Wyciągnijcie z tego wnioski. Ja nigdy nie odważyłbym się dać pozwolenia, bo nie należy to do moich kompetencji, powiedział papież.